zobaczyć, że nie umiem enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz enduro. Siema, hejo, jestem Jarek, zapraszam do subskrypcji tego kanału z dzwoneczkiem, do komentowania i do lajkowania. Dzisiaj nakręcę wam ostatni odcinek z moim motocyklem, bo w czwartek idzie do innego rajdera, czyli będzie sprzedany. Jedzie do Gdańska, sam nawet założę, czyli garaż będzie trochę miał więcej miejsca. Patrzcie, co idzie do Gdańska, jaki sprzęt. Triad Beta 290 Wusów, 2011 rok. Ostatni filmik, nie jeździłem tym, nie miałem czasu. Piękny motocykl i fajny, fajnie mieć takiego w garażu. Polecam, jakby ktoś chciał trenować. Później przesiadka z takiego triala na enduro, no to jest po prostu już prościzna. No bardzo wymagający motocykl. Duża moc, mała waga. Zupełnie inne opony niż w enduro, niż w cross. Słabe tylne hamulce, przód żyleta. Zbiornik 3 litry. Ile to pali? Nie wiem. Swoje musi spalić. Nie, no naprawdę, mega. Polecam jako drugi motocykl w garażu do takiego świrowania przy domu. Nie trzeba żadnego wielkiego terenu, nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. Pod domem można sobie trenować. Wystarczy tam 120 metrów kwadratowych na takiego triala i trenujecie. Ja na nim się nauczyłem stójki. No w ogóle, no jest fajny. W ogóle no coś fajnego, jak stoi taki sprzęt w garażu. Zawsze lubiłem na niego patrzeć, choć nie miałem czasu, żeby nim jeździć. 4 razy chyba nim wyjechałem gdzieś tutaj. Raz chyba na większy wyjazd to był na górnej grupie. No i co? Ja nauczyłem się na nim stójki. Fajnie na koło to podrywa, na stojąco. Stopale fajne robi. No ale jest niebezpieczny, bo patrzcie, jaki duży skręt. No trzeba uważać, po prostu coś źle zrobicie. No i motocykl jest trochę inaczej niż na enduro. Na enduro, no to jak lecicie takim motocyklem, endurakiem, no to tam, gdzie lecicie, to on wam leci, tak? Naddajecie się tylko. Nie musicie mu pomagać ani nic, po prostu wszystko wjeżdżacie, wszystko przejeżdżacie. Podjazdy leśne, takie, tamte, coś wam nie wyjdzie, jest git. No ale tutaj to musicie sobie to wszystko sami. On nie chce z wami współpracować w tym trialu. On po prostu czeka na waszą inicjatywę. Wy musicie swoim ciałem, gazem wymusić to, co chcecie, tak? Jeździłem nim pierwsze spotkanie z tym trialem, jak go dostałem, to pojechaliśmy na takie leśne tereny z podjazdami. Fajnie się tym podjeżdża, naprawdę fajnie, bo praktycznie cały czas tylko na tym jednym kole czwóra i jazda, nie? Tu nie ma tam jedynki, tutaj nie wbijasz. Dwuja, trójka i jazda. Czwóra i z miejsca tam startujecie na koło. Nie no, polecam. Jeżeli ktoś ma czas, blisko domu jakieś małe poletko, no to... No w ogóle jak to jest wykonane, nie? Beta to jest po prostu beta. Beta w ogóle... Beta to tylko triale tak naprawdę. Później weszli w enduro. Głównie w enduro. Crossów to raczej nie robią. Enduro i właśnie trial. Patrzcie, jaka osłona w ogóle jest w chłodnicy, jak to wszystko jest, no, wszystko dopasowane. To wszystko w standardzie. Lagi, o, jaki znaczek. Pierwsze widzę nawet, nie spojrzałem. Wentylator, kopka, dyfuzorek, wydeszek w ogóle, jakie to jest wszystko zrobione. No patrzcie, tutaj macie bardzo mocno wysuniętą dźwignię biegów, żeby w czasie ewolucji, bo to jest do skakania motocykl, nie przełączyć sobie biegu. Nasmarowałem go tutaj dla klienta smarem Nowa Bajkiem. Najlepszy to jest smar
na enduro. A patrzcie, jaka mała dźwignia jest hamulca tylnego. Tylne hamulce są naprawdę bardzo słabe. Być może, że też to jest wszystko takie małe i słabo hamujące, że w trialu tego tylnego hamulca aż się nie, tyle nie używa. A co? No oświetlenie nawet ma tutaj na bateryjki. Przód lampa. Z tyłu lampa. Nie wiem w jakim cenie, no ale... Nie, no coś fajnego. No dobra, ale w każdym bądź razie do czwartku tylko u mnie w garażu. To nara trialu. Czy mi żal? Nie, no jak ktoś ma zajawkę, niech po prostu jeździ, jak on ma tutaj stać i tylko moje oko cieszyć, to... Fajnie. No i oczywiście beta na kiwaczku, nie? Jaka sprężyna z tyłu. Czerwona. Nie, no naprawdę, beta, dopracowane motocykle. Nie ma lipy. Czy coś wleci zamiast triala? Nie. Nic nie wlatuje nowego. Trzymajcie się. Nara, piona, elo. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.